Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Zmian na Ziemi. Dzisiaj rozpoczynamy od pierwszego w historii zarejestrowanego na nagraniu wiązania między atomami. Nieco później odniesiemy się do najnowszych statystyk dotyczących koronawirusa COVID-19. Przybliżymy wam również nowe ustalenia astrofizyków dotyczące Betelgezy oraz ich nowe hipotezy odnośnie tego, co może powodować spadki jej jasności. Natomiast na zakończenie podzielimy się z wami wynikami nowego badania, wedle którego depresję można teoretycznie wykryć po pobraniu krwi. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu, a więc nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć wam wszystkim miłego seansu. No i może jeszcze zachęcić was do sprawdzenia naszych innych kanałów oraz transmisji na żywo prowadzonych regularnie na platformie Twitch TV. Atomy są powszechnie znane jako budulec każdej materii na Ziemi i we Wszechświecie. Możliwość ich badania była jednak do tej pory dość ograniczona ze względu na ich wielkość. Wiązania między atomami liczą około od 1/10 do 0,3 nanometra, co jest wielkością pół miliona razy mniejszą niż szerokość ludzkiego włosa. Dotychczas proces wiązania atomów był obrazowany za pomocą modeli kulkowych, jednak dzięki zespołowi badawczemu z Wielkiej Brytanii i Niemiec, naukowcy z całego świata będą mogli zobaczyć 18 sekund nagrania pokazującego łączenie się dwóch atomów renu. Jak opisano w czasopiśmie naukowym Science Advances, naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham i Uniwersytetu w Ulm uwięzili parę atomów renu w nanorurce węglowej, która działała jako próbówka dla atomów. Zespół wykorzystał następnie transmisyjną mikroskopię elektronową do stworzenia nagrania atomów. Transmisyjna mikroskopia elektronowa polega na tym, że wiązka elektronów o wysokiej energii przebija się przez dany obiekt i jest wykrywana po drugiej stronie. Wiązka nie tylko obrazuje aktywność, ale także przenosi energię, którą można wykorzystać do zerwania wiązań chemicznych. To właśnie ta swoista technika 2 w 1 pozwoliła badaczom sfilmować moment wiązania się atomów renu. Ponieważ ren ma wysoką liczbę atomową, o wiele łatwiej jest zobaczyć go w TEM. W pewnym momencie, gdy długość wiązania jest rozciągana do rozmiaru większego niż same atomy, wiązanie po prostu pęka. A atomy ponownie przekształcają się w cząsteczkę Re2 w dalszej części filmu. Zrozumienie wiązania między atomami metali, takimi jak ren, ma kluczowe znaczenie dla scharakteryzowania właściwości materiału. Obrazowanie atomów, tak jak zrobił to ten zespół, to ogromny krok naprzód w dziedzinie badań nad atomami, a w konsekwencji również i nad całym wszechświatem. O ile wierzyć oficjalnym danym medycznym podawanym przez Chiny, to w kraju tym w tej chwili jest już ponad 70 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to oficjalna już nazwa koronawirusa, znanego wcześniej jako 2019-nCoV, która została ustanowiona przez Światową Organizację Zdrowia. Wedle chińskich statystyk, ponad 11 tysięcy ludzi, czyli około 19%, znajduje się w stanie krytycznym. Do tej pory na koronawirusa zmarło 1775 osób, ale wyzdrowiało aż 11317. W wyniku pojawienia się tego wirusa Chiny wyglądają zupełnie inaczej niż zwykle. Zatłoczone zwykle ulice są zupełnie puste i nie ma też przydrożnego jedzenia. Ludzie bardzo często nie chodzą do pracy i o ile są w stanie wykonywać swoje obowiązki z domu z pomocą komputera, to pracują zdalnie. Fabryki, jeśli nie są zrobotyzowane, stoją bezczynnie, a niepracujący ludzie mają obiecane wypłaty pensji w wysokości 70% zwykłego wynagrodzenia. Już teraz wiadomo, że straty dla chińskiej gospodarki będą gigantyczne i liczone są w setkach miliardów dolarów. Sytuacja jest o wiele bardziej poważna niż nam się wydaje, a policzono, że w tej chwili w sumie w Chinach w różnej formie kwarantanny z powodu koronawirusa żyje już 760 milionów mieszkańców. Ze względu na to, że jest to najludniejszy kraj świata, odpowiada to aż 10% światowej populacji. Wirusolodzy twierdzą, że krytyczne mogą okazać się kolejne 3 miesiące. Naukowcy, zakładając sezonowość tego wirusa, liczą na to, że epidemia COVID-19 zacznie po tym czasie nieco ustępować, tak jak dzieje się co roku z wirusem grypy. Nie wiadomo jednak, czy to założenie nie jest zbyt optymistyczne i wciąż nie jest jasna rzeczywista śmiertelność tego wirusa ze względu na podejrzenie fałszowania danych. Dla grupy pierwszych 41 chorych zdiagnozowanych nie później niż 2 stycznia śmiertelność z obserwacji klinicznej wyniosła 15%. Z kolei śmiertelność w mieście Wuhan ustalona została na 18%.
Dla przypomnienia, w przypadku bardzo podobnego koronawirusa SARS śmiertelność wyniosła 10%. Co więcej, poza Chinami śmiertelność oscyluje pomiędzy 1 a 6%, choć prawdopodobnie dzieje się tak przede wszystkim ze względu na wcześniejszą wykrywalność. Nowe zachorowania na COVID-19 zanotowano w Egipcie. Do przypadków śmierci zakażonych doszło już we Francji, w Japonii i na Tajwanie. Na całym świecie służby medyczne szykują się na wyzwanie epidemiologiczne, a w Wielkiej Brytanii szpitale w całym kraju otworzyły kapsuły izolacyjne, by każdy testowany na obecność koronawirusa był od razu izolowany od innych pacjentów. Miejmy nadzieję, że wkrótce zapomnimy o zagrożeniu, jakie stwarza koronawirus. Obecnie wciąż mamy do czynienia z epidemią, a jeszcze nie pandemią, bo ognisko zakażeń znajduje się tylko w Azji. Grypa hiszpańska w 1918 była w stanie okrążyć planetę trzykrotnie w ciągu 18 miesięcy, a wszystko to było przed masowymi podróżami lotniczymi. Przypomnijmy, że tamta pandemia zabiła od 50 do 75 milionów. Wirus miał również wskaźnik śmiertelności przypadków na poziomie około 2%, a zatem dokładnie tak jak w przypadku COVID-19. Europejscy astronomowie uzyskali pierwsze szczegółowe fotografie powierzchni Betelgezy, czyli gwiazdy, której jasność nieoczekiwanie spadła pod koniec zeszłego roku o 63%. Według ekspertów z Europejskiego Obserwatorium Południowego sugestie, że Betelgeza rozbłyśnie wkrótce jako supernowa, są przedwczesne. Astrofizycy zaproponowali dwa wyjaśnienia dla tego fenomenu. Z jednej strony może on wynikać z ochłodzenia się powierzchni Betelgezy, co może być skutkiem wyjątkowo silnych rozbłysków na skutek aktywności we wnętrzu gwiazdy. Natomiast druga z hipotez zakłada, że doszło do uwolnienia dużych ilości pyłu, co w konsekwencji zapobiega dotarciu do Ziemi jej światła. Do niedawna Betelgeza była jedną z największych i najjaśniejszych gwiazd na niebie. Znajduje się ona w konstelacji Oriona i gwiazda ta była bardzo łatwo widoczna gołym okiem, ponieważ znajduje się w niewielkiej odległości od Ziemi, a także z powodu jej ogromnych rozmiarów i masy, szacowanej na od 15 do 25 razy większą od naszego Słońca. Dla porównania, gdyby Betelgeza znajdowała się w centrum Układu Słonecznego, jej zewnętrzne warstwy osiągnęłyby w przybliżeniu te same regiony, gdzie obecnie leżą orbity Marsa i Jowisza. Astronomowie od dawna wskazują, że Betelgeza jest obecnie na końcowym etapie ewolucji i stała się czerwonym nadolbrzymem. Naukowcy nazywają tak starsze gwiazdy, które już prawie całkowicie wyczerpały swoje zapasy wodoru, po czym uległy znacznemu rozszerzeniu i zaczęły zrzucać zewnętrzną powłokę w przestrzeń kosmiczną. Proces ten prowadzi do powstawania ogromnych ilości pyłu oraz tworzenia jasnych mgławisk gazu i pyłu. Niektóre funkcje wahań jasności Betelgezy wskazują również, że gwiazda ta zakończy swoje istnienie w ciągu najbliższych kilku tysięcy lat. Wtedy może przekształcić się w supernową, która będzie widoczna również dla obserwatorów na Ziemi nawet w ciągu dnia. Stwarza to również ogromne zainteresowanie losem tej umierającej gwiazdy nie tylko przez astronomów, ale również i przez zwykłych ludzi. Jeszcze pod koniec grudnia ubiegłego roku naukowcy zaczęli dostrzegać, że Betelgeza zaczyna szybko blednąć. Na początku stycznia jej jasność zmniejszyła się o około 63%, osiągając rekordowo niską wartość w ciągu ostatnich 25 lat obserwacji. Nowe badania wykazały, że wysoki poziom kwasu antranilowego w surowicy krwi może pomóc w diagnozowaniu depresji. Kwas antranilowy to metabolit tryptofanu, a więc aminokwasu białkowego związanego z naszym samopoczuciem oraz odczuwaniem stresu. Zdaniem naukowców nowy biomarker będzie mógł służyć nie tylko do diagnozowania chorób psychicznych, ale również w ocenie ryzyka ich wystąpienia oraz monitorowania postępów w leczeniu. Szczegółowe wyniki ukazały się na łamach czasopisma naukowego Nature Journal Scientific Reports. Według badań przeprowadzonych w 2017 roku prawie 300 milionów ludzi na całym świecie zmaga się z depresją. Niestety liczba osób chorych rośnie z roku na rok, więc można założyć, że obecnie jest ich jeszcze więcej. Liczne badania naukowe wskazują na bezpośredni związek depresji z przewlekłym stanem zapalnym w organizmie. Prowadzi to do ogólnej hipotezy, że to właśnie stany zapalne stanowią główną przyczynę depresji klinicznej. Próbując rozwikłać fizjologiczne mechanizmy stojące za depresją, naukowcy postanowili zbadać kilka ścieżek biologicznych prowadzących właśnie do stanów zapalnych w organizmie. Szczególne zainteresowanie wzbudziła tak zwana aminotransferaza kinureninowa,
która tak się akurat składa, wiąże się z metabolizmem tryptofanu. Ten niezbędny do życia aminokwas stanowi ważny prekursor serotoniny, określonej mianem hormonu szczęścia. Poprzednie badania sugerowały, że niski poziom tryptofanu w organizmie może powodować depresję oraz zaburzenia snu, jednak teraz naukowcy z Uniwersytetu Fujita Health w Japonii wysunęli hipotezę, że jego metabolity mogą służyć jako biomarkery przydatne w ocenie identyfikacji bądź ryzyka choroby psychicznej. Dziś już wiadomo, że metabolizm tryptofanu jest w wyraźny sposób zaangażowany w powstawanie zaburzeń depresyjnych. Aby potwierdzić swoją hipotezę, badacze przeanalizowali pod kątem metabolitów tryptofanu z surowice krwi 61 pacjentów ze zdiagnozowaną depresją oraz 51 osób zdrowych. Dla uzyskania jak najbardziej szczegółowych wyników pomiaru zastosowano metodę chromatografii cieczowej. Dzięki temu odkryto, że osoby ze zdiagnozowaną depresją posiadają w swojej krwi wysoki poziom kwasu antranilowego, przy jednocześnie niskim poziomie tryptofanu. Analiza wykazała również wyraźną korelację między zaawansowanymi poważnymi objawami depresji klinicznej, a najwyższymi poziomami kwasu antranilowego we krwi. Co ciekawe, podobna korelacja wystąpiła w przypadku pacjentów zmagających się z chronicznym bólem. Można zatem przypuszczać, że oba te stany wiążą się z przewlekłymi stanami zapalnymi w organizmie. Oprócz skuteczniejszego diagnozowania chorób, naukowcy mają więc nadzieję na opracowanie nowej generacji leków. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują Was tego typu treści, gorąco zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej zmianynaziemi.pl, zaobserwowanie naszych mediów społecznościowych oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, no i oczywiście nasz nowy projekt Tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.